Kidousenshi Gundam, sztandarowa seria studia Sunrise, jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w świecie mecha. Metaversum kojarzone przede wszystkim z wielkimi walczącymi robotami, ale pozwólcie, że wyprowadzę was z błędu, jeśli sądzicie, że to wszystko, co ma do zaoferowania. W większości produkcji Gundamy opowiadają historię ludzkiego życia, cierpienia i śmierci. Mają obrazować, jak okrutną rzeczą jest wojna i jak brutalnymi prawami się rządzi. Bohaterowie natomiast najczęściej nie są wyraźnie podzieleni na tych dobrych i tych złych, bo zarówno po jednej i drugiej stronie barykady stoją po prostu krusi ludzie o odmiennych ideologiach i celach. Przynajmniej w przypadku większości serii tak jest. Film, który oglądacie, w żadnym wypadku nie jest recenzją, więc nie zamierzam rozbierać w nim poszczególnych produkcji na czynniki pierwsze. Materiał ten to raczej próba wskazania wam, jak ugryźć Gundama tak, by nie połamać sobie przy tym zębów, bo jednak wchodząc na jakąkolwiek stronę z rozpiską poszczególnych serii, nie sposób nie poczuć się odrobinę zagubionym, widząc coś takiego. Ośmielę się postawić tezę, że to, od której serii powinniśmy zacząć, zależy przede wszystkim od naszego wstępnego nastawienia, bowiem jednym zależy na głębszym zapoznaniu się z kultową marką, a inni chcą po prostu obejrzeć cokolwiek z dużymi robotami. Oczywiście dla każdego coś się znajdzie, ale po kolei. Na początek wyjaśnijmy sobie, czym jest Universal Century. Otóż jest to oryginalny uniwersum Gundama, którego kolejne serie są ze sobą mniej lub bardziej powiązane. Zapoczątkował je oczywiście pierwszy Gundam z 1979 roku, który to opowiada historię jednorocznej wojny między Federacją Ziemską a Księstwem Zeonu. Seria ta tworzy pewną całość w zestawieniu z jej pełnoprawnym sequelem Gundamem Zeta oraz późniejszym Gundamem WZ. W każdej kolejnej serii w sporym stopniu zmienia się cast, rzecz jasna wraz z pilotem tytułowego mecha. Oczywiście Universal Century na tych seriach się nie kończy. Po WZ mamy film od Vetchara, a następnie Gundama Unicorna, który swoją drogą dostępny jest obecnie na platformie Netflix. W nieco późniejszych czasach dzieją się Gundam F91 czy Gundam Victory, a oprócz tego istnieją serie takie jak Tarne Gundam czy Reconquista NG, które luźno osadzone są w odległej przyszłości UC. Niektóre źródła mogą sugerować nam rozpoczęcie przygody od serii Gundam The Origin i rzeczywiście przedstawia ona wydarzenia sprzed pierwszego Gundama, jednak moim zdaniem o wiele większe wrażenie zrobi na kimś, kto zna fabułę i postacie z głównej serii. Origin radziłbym więc potraktować jako uzupełnienie uniwersum, a nie jako punkt, od którego powinniśmy zacząć naszą przygodę. Wkraczając w świat Universal Century, polecam zapoznać się przynajmniej z pierwszym Gundamem. Jeżeli liczba prawie 50 odcinków wydaje się wam dużą przeszkodą, z pomocą mogą przyjść 3 filmy kompilacyjne. Wracając jeszcze na chwilę do czasu akcji bliższemu pierwszemu Gundamowi, w Universal Century rozgrywa się również kilka niezależnych, nie wpływających na główną fabułę historii, takich jak MS Igloo, War in the Pocket, The 8MS Team, Stardust Memory czy chociażby Thunderbolt, który jest swoją drogą bardzo dobry i ma tylko 2 sezony po 4 odcinki, także serdecznie polecam. Jeśli myślicie, że to dużo, to muszę ponownie wyprowadzić was z błędu. Universal Century jest tylko głównym Gundamowym wszechświatem. Głównym, a zatem nie jedynym. Istnieje naprawdę duża ilość alternatywnych historii, które co prawda prócz samych Gundamów mają pewne wspólne elementy, takie jak pojawiający się w wielu seriach robot Haro, czy będąca już tradycją maska na twarzach głównych antagonistów poszczególnych serii. Jednak produkcje te nie są w żaden sposób powiązane fabularnie ze sobą czy z UC, a osadzone są w zupełnie odrębnych rzeczywistościach. Mogą okazać się więc zbawieniem dla kogoś, kto chciałby obejrzeć cokolwiek spod szyldu Gundama, bo naprawdę jest w czym wybierać. Pierwsze 3 alternatywne serie to kolejno G-Gundam, który wyróżnia się spośród innych tematyką sztuk walki, Gundam Wing opowiadający o konflikcie pomiędzy Ziemią i koloniami kosmicznymi i After War Gundam X, którego akcja rozgrywa się w świecie zniszczonym przez wojnę. Natomiast jednym z bardziej rozpoznawalnych jest uniwersum Gundam Seeda, gdzie podobieństw do fabuły z UC jest cała masa, a sam serial liczy sobie aż 2 50-odcinkowe sezony. Dużo dobrego słyszy się również o Gundamie 00, gdzie celem głównych bohaterów jest zapobiegnięcie wszystkim nadchodzącym wojnom.
Gundam Age to wojna Marsa z Ziemią, a historia dzieli się na trzy arki, z których każdy ma innego głównego bohatera. A jedną z najświeższych serii alternatywnych jest Iron Blooded Orphans, który opowiada o powstaniu i rozwoju Tekkadanu, grupy złożonej ze zbuntowanych sierot, których pierwsze zlecenie dotyczy transportu córki bogatego polityka z Marsa na Ziemię. Dużo tego, nieprawdaż? A jednak to nadal nie wszystko. Gundamowy świat jest bogaty nie tylko w UC i alternatywne uniwersa, ale również w spin-offy, takie jak chociażby SD Gundam, czy całkiem świeże serie Gundam Build Fighters czy Build Divers, które opowiadają o przygodach dzieciaków toczących walki za pomocą plastikowych modeli Gundamów, tak zwanych Gunpla. Jest to całkiem miła odskocznia od brutalnych i poważnych serii wojennych. Jednak za tego typu twory proponuję zabrać się dopiero, gdy będziemy już Gundamowymi maniakami, a najważniejsze postacie takie jak Amuro Ray czy Char Aznable nie będą stanowić dla nas jednej wielkiej niewiadomej. Wtedy będziemy mogli wyłapać większość nawiązań zawartych w wyżej wymienionych spin-offach i tym samym czerpać z nich o wiele większą przyjemność. Jest to więc wasz wybór, czy ruszycie z Universal Century, czy z którąś z alternatywnych historii. Może się też okazać, że dopiero po obejrzeniu serii osadzonej w innej rzeczywistości, zapragniecie poznać oryginalny świat Gundama. Mam nadzieję, że ten film choć odrobinę pomógł wam połapać się w Gundamowym metaversum. Na koniec chciałbym bardzo podziękować mojemu znajomemu Filipowi, który jest chyba największym Gundamowym fanem, jakiego znam, a jego pomoc przy powstawaniu tego filmiku okazała się nieoceniona. Także lećcie już do oglądania dużych robotów, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się.